Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, Stryjstrony Kuba. I dzisiaj ostatni odcinek na temat chaosu. Festus, władca pijawek. Czarnoksiężnik chaosu nurgla. Festus był niegdyś słynnym lekarzem z Nordlandu, który zaprzedał swoją duszę nurglowi w zamian za wiedzę odnośnie sposobów leczenia wszelkich chorób świata. Wiedza, którą zdobył, okazała się być jednak dla niego zbyt ciężkim brzemieniem, przez co popadł w szaleństwo, by dziś rozsiewać zarazy, które tak bardzo chciał niegdyś leczyć. Dziś przemierza on bezdroża świata na czele armii Nurgla. Jest znany z łapania jeńców w walce, czyniąc z nich króliki doświadczalne swoich dalszych eksperymentów. Wyniki tych badań niekiedy wspomagają go nawet w walce. Jego mikstury są magicznymi przedmiotami, podnoszącymi zdolności bitewne jego oddziałów. Syla Anfigrim. Bestia chaosu, która w przeszłości była lordem chaosu Korna. Scyla jest wciąż jego ulubieńcem, przez co jest czymś więcej, aniżeli jedynie głupią bestią. Zdaje się on nadal rozumieć koncept honorowego pojedynku, przez co wojownicy chcący z nim walczyć mogą to zrobić tak, jak nakazuje tradycja. Do walki nosi mosiężną obrożę Korna. Wulfric Wędrowiec. Wielki wojownik, który pewnej nocy wypił zbyt dużo piwa i uznał samego siebie za największego wojownika na świecie przed zgromadzonym tłumem. Bogowie chaosu chcieli ukarać go za jego bezczelność, przez co skazali go na polowanie na najpotężniejszych wojowników świata do dnia, w którym umrze. W jego misji ma pomagać mu dar poznania wszystkich języków świata. Jest to konieczne do wyzwania przeciwnika na pojedynek. W trakcie swoich podróży zyskał dostęp do okrętu nazywanego morskim kłem, który pozwala jemu i jego maruderom na przenoszenie się w przestrzeni do dowolnego miejsca na świecie. Trog, król troli. Trog jest trolem, któremu bogowie chaosu podarowali inteligencję. To dzięki niej został obwołany królem troli i to dzięki niej pewnego dnia postanowił podbić wszystko. Po dziś dzień snuje plany stworzenia armii troli i innych potworów chaosu, marząc o zniszczeniu ludzkich ziem. Kolek Pożeracz Słońc Gigantyczny smoczy ogro, o którym mówi się, że jest drugim najstarszym przedstawicielem swojej rasy. Niektóre ludy uważają go nawet za Boga. W przeszłości wiele lat spędził zamrożony na kość w wielkiej bryle rodowca Teklisa, do czasu gdy mroczne siły nie uwolniły go. Wiadomo, że w czasie wielkiej wojny chaosu koleg walczył u boku samego kula pod bramami Kislewu z siłami porządku. Arek demoniczny Szpon Były szlachcic imperium, którego istota królestwa Sigmara kompletnie rozczarowała, przez co powoli na przestrzeni lat zwrócił się ku mocom chaosu, szukając różnych zakazanych tomów i zdobywając wiedzę przez infiltrowanie kultów poświęconych Cinczowi. Po dotarciu na Pustkowie Chaosu oddał swą duszę Tzinczowi, a na przestrzeni następnego stulecia został pobłogosławiony licznymi darami zmieniającego ścieżki. Po spotkaniu na swojej drodze magów Kelmaina Czarnego Kija i Loigora Złotej Ruszczki, Arek stał się potęgą, z którą na Pustkowiach należało się liczyć. W tamtych latach udało mu się zebrać armię złożoną z setek tysięcy wojowników, nim nakazał im marsz na Kislev. Zginął w bitwie pod bramami Prag z ręki Gotreka Gurninsona. Azazel, lord chaosu slanesza, który żył w czasach Sigmara. Wywodził się z tego samego plemienia co on, z unberogenów, jednak w tamtych czasach na imię mu było Geron. Jego brat bliźniak, Trivonates, był nawet jednym z najlepszych przyjaciół pierwszego imperatora ludzkości, jednak zginął w walce z orkami w czasie jednego z ich najazdów. Gerron obwinił właśnie Sigmara o śmierć swego brata. Wiedział on, że Sigmar zakochał się w siostrze Gerrona, Ravenie. Szukając sposobu na pomszczenie śmierci Trivonatesa, Gerron udał się do wiedźmy, znanej jako Stara Kobieta z Breckenwalsh. Zgodziła się ona mu pomóc, wierząc, że czyniąc to sprowadzi ona Sigmara na drogę prowadzącą do stworzenia Imperium. Dała więc Gerronowi zapieczętowaną wiadomość, a kiedy jej sens trafił do niego kilka lat później, postanowił zaatakować Sigmara. Nie było to dla niego jednak łatwe. Kilka lat udawania bliskiego przyjaciela sprawiły, że Gerron poznał go lepiej i szczerze polubił. Niemniej zepsucie Slanesza, lub jak niektórzy uważają, czary wiedźmy, doprowadziły go do próby zabójstwa Sigmara i Raveny. Wierzył on, że za swoje relacje z mordercą jego brata nie była ona godna nazywania się ich siostrą. Niemniej jego atak zakończył się porażką, a on sam musiał uciekać do Norski przed łowcami Sigmara. W miarę upływu czasu okazało się jednak, że Sigmar nie posłał za nim żadnej pogoni. Żyjąc na niegościnnych północnych ziemiach w bezpośrednim pobliżu Królestwa Chaosu, postanowił żyć dalej, zdobywając sławę i chwałę. W miarę upływu lat został lordem chaosu Slanesza, który pomógł Kormakowi krwawemu toporowi, lordowi chaosu Korna, w próbie podboju imperium. Przez wiele lat plądrował przybrzeżne osady ludzi, zabił wiedźmę, która nie przepowiedziała mu przyszłości która na niego czekała, i jeszcze raz wspomógł armię Kormaka w oblężeniu Bidenheimu. To tam, pod bramami imperialnej twierdzy, starł się z Pendragiem, jednym z najbliższych przyjaciół Sigmara i byłym przyjacielem samego Azazela. Azazel zabił go, jednak czuł żal z powodu jego śmierci i uciekł z pola bitwy płacząc. Był w tak złym stanie emocjonalnym, że nie stanowił wielkiego wyzwania dla Myrsy, pierwszego oficera sił Mittenheimu, która postrzeliła go w ramię z kuszy. Azazel nie miał zamiaru umierać, a na pewno nie w ten sposób. By przetrwać, uciekł głęboko w las, wciąż płacząc. Żadna imperialna kronika nie wspomina o jego przyszłych losach, nie licząc tego, że slanerz przeobraził go w demonicznego księcia. Oraz, że prawdopodobnie dalej walczy gdzieś na świecie w imieniu sił chaosu. I na razie wygląda na to, że to by było tyle na temat chaosu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.